Dziękuję przede wszystkim, że mimo takiej pogody panowie nas zaszczyciliście. Chcielibyśmy dzisiaj za waszym pośrednictwem poprosić mieszkańców ziemi słupskiej o wzięcie udziału w konsultacjach w sprawie projektu Krajowego Programu Kolejowego. Do wtorku trwają konsultacje w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Na mojej stronie internetowej Zbigniew Konwiński, tu jest adres PL, jest formularz, za pośrednictwem którego można podpisać petycję w sprawie poparcia budowy drugiej nitki kolei ze Słupska do Gdyni-Chyloni. Wspomnę tylko tyle, że w tym projekcie programu kolejowego jest oczywiście odcinek Słupsk-Gdynia-Chylonia przewidziany do modernizacji. Warto jest, żebyśmy tą sytuację wykorzystali do tego, żeby jeszcze raz upomnieć się o drugą nitkę właśnie na tym odcinku Słupsk-Gdynia-Chylonia. Bardzo aktywną tutaj akcję w tej sprawie organizowało i organizuje aktywne Pomorze, za to im serdecznie dziękuję, ale powinniśmy też ten moment wykorzystać, moment konsultacji projektu Krajowego Programu Kolejowego do tego, żeby o drugą nitkę kolei się upomnieć. Państwo pamiętacie przy S6, kiedy było konsultowane S6, kiedy rozstrzygała się sprawa S6, bardzo dużą taką akcję przeprowadził Głos Pomorza, redakcja Głosu Pomorza, kiedy również wiele podpisów zostało zebranych w dłuższym okresie oczywiście czasu. I to takie poparcie społeczne w znaczącym stopniu przyczynia się do tego, że zwiększa się szansa, żeby te nasze oczekiwania się ziściły, żeby te oczekiwania się nasze spełniły. Swojego czasu też organizowaliśmy taką akcję poparcia budowy ringu, kiedy około 200 protestów mieliśmy w tej sprawie. W ciągu kilkunastu dni ponad 3000 podpisów zebraliśmy. To one trafiły również do ówczesnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i to też przyczyniło się do tego, że ten ring w tej chwili na naszych oczach się wręcz materializuje. Także też taka gorąca prośba za waszym pośrednictwem. Proszę mieszkańców Słupska, ziemi słupskiej o wsparcie tej naszej akcji. Do wtorku można te podpisy składać u nas w biurze, w moim biurze poselskim, za pośrednictwem Facebooka czy za pośrednictwem mojej strony internetowej zbigniewkonwiński.pl. Jeszcze raz dziękuję za akcję, za propagowanie tego drugiego toru Stowarzyszeniu Aktywne Pomorze. Teraz... Jak to technicznie zrobić jeszcze, żeby ktoś, kto chce, tam się... Wystarczy wejść bądź na moją stronę internetową zbigniewkonwiński.pl, bądź na mój profil na Facebooku. Tam można podpisać odpowiedni formularz i dodaje się nam do listy osób, które popierają. My później to wygenerujemy i w całości prześlemy do pani minister Wasiak, do minister infrastruktury i rozwoju. Po konferencji również wam to rozdam. To tak wygląda ten formularz. On oczywiście w wersji elektronicznej wygląda ciut inaczej. W tym imię, nazwisko, miejscowość, podpis i dodają się kolejne podpisy. Można zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. Już tam kilkadziesiąt podpisów, bo to wczoraj wieczorem umożliwiliśmy to kilkadziesiąt podpisów od wczoraj wieczora już się tutaj znalazło pod tą petycją. Tak jak powiedziałem, w tym projekcie planu budowy jest ten nasz odcinek. To jest słabo to widać, ale na stronie MIR-u wygląda to lepiej. Słupsk-Gdynia-Chylonia. Na ten odcinek przewidziano wstępnie 1,5 miliarda złotych, ale warto, mówię, przy tej okazji również upomnieć się o drugi tor na odcinku Słupsk właśnie Gdynia-Chylonia na całej długości. To myślę, że ważne dla ziemi słupskiej, jak ważne, to wicestarosta słupski Rafał Kolan. Witam. To, że jest ta długa nitka bardzo ważna dla rozwoju całego naszego powiatu, jak i miasta, jak i gmin ościennych, zmniejszanie bezrobocia, musimy szybciej dojechać do Trójmiasta, a niestety ta podróż trwa zbyt długo. Dlatego apeluję też do wszystkich mieszkańców całej ziemi słupskiej o udział w konsultacjach i wsparcie nas. Bardzo prosimy o pomoc. Właśnie, czy do Was docierają w powiecie sygnały? Jak jest ciężko ludziom, nie wiem, z małych miejscowości dotrzeć do Trójmiasta? Tak, jest bardzo ciężko. To jest gmina Potęgowo, wójt gminy Potęgowo też zgłaszał dużo uwag co do transportu ludzi, przejazdu ze Słupska do Trójmiasta. Tak samo jak i gminy ościenne najbliższe. Tak, oczywiście. Dziękuję. Ja przypomniałem o tym, że była duża akcja organizowana przez Głos Pomorza przy S6. Wsparliśmy podpisami również
również budowę słupskiego ringu. Tutaj też naprawdę znakomity udział w propagowaniu tego drugiego toru Stowarzyszenia Aktywne Pomorze, ale jeszcze jest ten ostatni etap właśnie konsultacji, tych oficjalnych konsultacji. Unia Europejska na każdym etapie przed podejmowaniem decyzji wymaga szerokich konsultacji społecznych w sprawie inwestycji finansowanych ze środków europejskich. To jest właśnie ten moment, żeby o ten drugi tor się jeszcze w ramach tych konsultacji upomnieć. Jest odcinek Słupsk-Gdynia-Chylonia, ale warto, żeby to był taki odcinek w całości, na jakim nam zależy, czyli dwa tory, tak żebyśmy mogli szybko podróżować. Tu się dużo dobrego dzieje, jeśli chodzi o szeroko rozumianą konsultację, no bo ring się materializuje na naszych oczach, za chwilę będzie ta budowa zakończona. Szóstka rozpoczęta od zachodniego Pomorza, ale również już przesądzone, że będzie realizowana w całości. No i teraz ten drugi tor, jeżeli to nam by się udało wszystko przeprowadzić, to naprawdę wiele problemów, jeśli chodzi o dostępność do Słupska, zostałoby na wiele, wiele lat rozwiązanych. Jesteśmy do Waszej dyspozycji. Jak to będzie wyglądało? Te podpisy są złożone po tym ministerstwie? Jakieś spotkanie z panią minister? My je wyślemy, wygenerujemy z tego z sieci wygenerujemy i wszystkie wyślemy, ale również można je składać w biurze, bo rozumiem, nie każdy może mieć dostęp sieci za pośrednictwem internetu, to również w biurze będzie wyłożona lista, gdzie takie podpisy w ramach tych konsultacji, tak, będzie można składać, bo podpisy również zbierało Stowarzyszenie Aktywne Pomorze poparcia budowy drugiej nitki, natomiast my w ramach tych konsultacji, które trwają do wtorku tego nowego programu krajowego, programu kolejowego, do wtorku można takie wnioski składać i wziąć udział w konsultacjach. To są szanse, aby rzeczywiście udało się tam tą drugą linkę prowadzić. Pytam ogólnie może o klimat, jak jest w ministerstwie, czy rzeczywiście... Jesteśmy bliżej niż dalej, tak można powiedzieć, jeśli chodzi o drugą nitkę, ale ważne jest, żebyśmy każdy etap dobrze przepracowali i stąd te konsultacje, jeżeli one się odbywają, są do wtorku, to trzeba wziąć w nich udział i również o tą drugą nitkę się upomnieć. Pamiętacie pewnie mniej więcej około miesiąca temu dostałem taką odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, gdzie również mieliśmy napisane, że nie satysfakcjonuje te pierwsze wersje, nie satysfakcjonują również ministerstwa i jest szansa właśnie powrotu do tej wersji z dwoma nitkami na całym odcinku, tak? Bo oczywiście modernizacja tej linii, dwa odcinki na odcinku Gdynia-Lęborg, to również jest zmiana jakościowa, natomiast nam chodzi o to, co będzie na kilkadziesiąt lat do przodu. Jeżeli jest szansa, żeby to były dwie nitki na całej długości, to warto o to się upomnieć, warto tej szansy nie zmarnować po prostu. Także jeszcze raz proszę Was, media słupskie, o pomoc w rozpropagowaniu tego, żeby mieszkańcy Słupska wzięli udział w konsultacjach, które trwają do wtorku i poparli, jakby zaznaczyli, że są za budową drugiej nitki kolei na całym odcinku Słupsk-Gdynia-Chylonia.